Na wstępie zaznaczam, że w temacie nie jestem żaden Alfons i Omega, ale na tyle znam sprawę, że mogę zweryfikować informacje i odrzucić, że tak powiem, branżowo wióry. Spreparowałem ten materiał, bo już miałem dość wyjaśniania, a i tak do wielu przekaz nie trafiał, że materiały ścierne oznaczone na przykład jako P120 nie mają zawsze identycznych właściwości, a mogą się i grubo różnić. Na YouTubie nie znalazłem żadnego kompleksowego materiału, stąd ten film. Mam nadzieję, że mój wywód nie zabrzmi jak zepsuta kobza i ten czerstwy poradnik wyjaśni, co miał wyjaśnić. Zatem jedziemy z tematem. Podstawowym parametrem, po którym się rozróżnia papiery ścierne, jest gradacja, inaczej granulacja lub ziarnistość. W Europie stosowana jest norma FEPA i ta właśnie ma literkę P przed liczbą oznaczającą gradację. Jeśli takiej literki nie ma, znaczy, że tego papieru ta norma nie dotyczy. I to jest ważna informacja. A zatem o czym mówi norma FEPA? Wyobraźmy sobie sita o różnej ilości oczek na cal kwadratowy, ustawione po kolei od największych oczek do najmniejszych. No i przesiewamy przez nie ziarno. A na łopacie mamy takie. Czarne niech będzie wielkością wyjściową, ciemno-niebieskie jest takiej samej grubości, ale dłuższe, jasno-zielone jest takiej samej grubości, ale krótsze, khaki jest lekko grubsze, a czerwone lekko cieńsze. Brązowe jest zdecydowanie najgrubsze, żółte po prostu grube, pomarańczowe bardzo cienkie i długie, różowe bardzo cienkie i krótkie. Uff, to mamy do schematu wystarczy. Bierzemy wszystko na łopatę i sypiemy po sitach. Żart oczywiście, proces jest bardziej złożony niż wyrabianie betonu przy budowie wędzarni na działce. Czarne przeleci przez najgrubsze i średnie, ale zatrzyma się na najcieńszym sicie, tak samo jak niebieskie, zielone, sraczkowate i czerwone. Najgrubsze brązowe zatrzyma się już na pierwszym sicie. Żółte zatrzyma się na drugim, a pomarańczowe i różowe śmigną jak grosik przez wszystko. I o to chodzi. Właśnie w normie, która oznacza liczbę oczek w sicie na jeden cal kwadratowy użytym do przesiania materiału. Czyli tak naprawdę oznacza grubość ziarna. I oznacza tylko to. Zresztą grubość, co oczywiste w zakresie, na przykład dla P100 jest to od 125 do 150 mikrometrów, czego zresztą wcale nie jestem pewien, bo źródła podają różnie. Dla schematu nie ma to znaczenia. I tu wracamy do rysunku. Wszystkie te ziarnia, które zatrzymały się na czarnym sicie, spełniają normę, przyjmijmy, że P100. Mimo, że jak widać, mają różne rozmiary. Norma nic nie mówi ani o długości, ostrości, materiale ziarna, jak i nie mówi nic o niczym innym oprócz grubości i to warto podkreślić wężykiem. Zatem jeśli wykonamy papier ścierny z tak drobnych ziaren, to będzie on wyglądać tak i będzie spełniał normę P100. Dlatego jeden papier P100 będzie wyglądał tak, a inny P100 tak. Sami ocencie, który będzie bardziej przewidywalny, jeśli chodzi o powstałą rysę podczas szlifowania. Cały czas przypominam, że to jest rysunek poglądowy, więc jak ktoś się rozpędził z suwmiarką, żeby wszystko pomierzyć na ekranie, by dać mi popalić w komentarzach, to niech lepiej poliże Menela. W praktyce ziarno wygląda na przykład tak. No dobra, ale po cholerę to wszystko. Dlaczego producenci tak się sprężają? Czy to ma sens? Czy aż taka precyzja jest potrzebna? Przecież to tylko szlifowanie. To można byle czym pojechać. Oczywiście, że tak. Tak samo jak można wyruszyć w drogę ze Szczecina do Władywostoku cwałym bocznym. Efekt końcowy będzie podobny. Porażka. Cały pitch polega na tym, żeby to, co na końcu otrzymamy już po szlifowaniu, było zgodne z założeniem. I tu ważne, w jakim celu szlifujemy. Jeśli robimy półkę do piwnicy na słoiki, czy zbijamy dziadkowe ławkę przed altanką, to będziemy mieli zapewne mniejsze wymagania niż w przypadku lakierowania samochodu. I o ile w ławce może być najbardziej istotne, żeby sobie dziadek nie wbił drzazgi w kuper, to przy samochodzie byle drapanina nie przejdzie. Na każdym etapie prac, które wymagają szlifowania, ważne jest, by na powłoce, którą pokrywamy powierzchnię szlifowaną, nie było rys. Albo jak to woli, żeby nie były widoczne. Dlatego właśnie jest technologia, która określa, jakich rodzajów materiałów mamy użyć i w jakiej kolejności. Podobnie jak w WC. Najpierw spodnie w dół, a potem dwójka. Odwrotna kolejność grozi poważnymi komplikacjami. Teraz opowiemy sobie, jak taki papier jest zbudowany, co pozwoli nam przynajmniej w części zrozumieć, dlaczego P100 i P100 to często zupełnie co innego.
Pierwszą warstwą jest podłoże, którym może być papier, płótno, płótno z papierem, tkanina bawełniana, tkanina sztuczna, fibra, gąbka czy folia. Podłoże nadaje materiałowi ściernemu specyficzne właściwości, takie jak przyczepność, przyleganie, rozciągliwość, wytrzymałość na rozdarcie, elastyczność czy stabilność. Dodatkowo podłoża w obrębie jednego rodzaju mogą się różnić i to znacznie. Zatem już na początku kombinacji jest sporo. Dla przykładu taki papier jak na filmie jest ekstremalnie wytrzymały na rozdarcie i nie przeszkadza mu spotkanie nawet z gwoździem, a drewno ściera jak bóbr. Warto wspomnieć również, że dobór narzędzia, jakim będziemy szlifować, też ma znaczenie, ale o tym później. Na podłoże idzie spoiwo bazowe, które jest wykorzystywane do wstępnego zamocowania ziaren szlifierskich w żądanej pozycji na podłożu. Dlatego też mamy wiele rodzajów, jak na przykład żywica fenolowa, mocznikowa, klej kostny czy klej skórny. Spoiwo może mieć różną twardość, która ma wpływ na agresywność szlifowania i żywotność materiału ściernego. No i teraz wkracza aktor pierwszego planu – ziarno. Ziarno można nakładać mechanicznie lub elektrostatycznie, tak czy siak to bardzo skomplikowany proces. W ten sposób powstaje nasyp. No i teraz to się dopiero zaczyna zabawa, bo samo ziarno może być przecież z różnego materiału, że wymienię przykładowe: granat, rubin, szmergiel, trener cyrkonu, trenek aluminium biały, trenek aluminium brązowy, węglik krzemu, korun brązowy, biały, korun cyrkonowy, korun ceramiczny, diament. Ale nasypów też jest kilka rodzajów. Podstawowy podział to nasyp otwarty, półotwarty, zamknięty. Nasyp zamknięty to taki, gdzie pokrycie ziarnem wynosi 100% powierzchni i odstępy między ziarnami są minimalne, przeznaczony do materiałów twardych. Otwarty, który pokrywa około 50% powierzchni z dużymi odstępami między ziarnami, dedykowany do miękkiego drewna i miękkich metali. Oraz półotwarty, który pokrywa 80-90% powierzchni z małymi odstępami między ziarnami, uznawany za uniwersalny. Tu grafika z lotu Trzmiela ilustrująca różnicę między nasypem otwartym i zamkniętym. Może to bardziej obrazowo przedstawi, o czym tu mowa. Oczywiście to też tylko pogląd, w rzeczywistości może to wyglądać właśnie tak. No ale ze względu na budowę można podzielić nasypy na jednowarstwowe, wielowarstwowe czy przestrzenne, a z kolei można podzielić je na... No dobra, wystarczy. Nie jest to praca naukowa, a materiał dla majsterkowiczów, zatem to, o czym powiedzieliśmy, wystarczy. Ważne, że jest tych rodzajów, podziałów, klasyfikacji w opór. Kończąc temat ziaren, załączam kilka zdjęć, jak one naprawdę wyglądają, żeby ktoś mimo wszystko nie pomyślał, że mają takie regularne kształty jak na schematach. Jak już się ziarno przyczepiło, idzie kolejna warstwa, a mianowicie spoiwo wierzchniowe zalewowe. Nie będziemy się już macerować nad konkretami. Ważne, że spaja trwale ziarno z podłożem i może być w przedziale od bardzo elastycznego do bardzo twardego, co ma wpływ na agresywność i żywotność materiału ściernego. I tak się dzieje w przypadku każdego papieru ściernego, natomiast niektóre mają jeszcze dodatkową cienką powłokę, która może spełniać różne zadania, takie jak odprowadzanie ciepła, zapobieganie zapychaniu, zmniejszeniu tarcia czy zapobieganiu tworzenia się ładunków elektrycznych. Jest też specjalna powłoka, która przy szlifowaniu zamienia krążek sosnowy w pizzę. No to ostatnie to oczywisty żart. No i muszę to stanowczo zdementować, żeby jakiś fanatyk nie nękał mnie, gdzie kupić taki papier. Myślę, że to dość dużo informacji, by przyjąć spokojnie do głowy, że mimo jednakowego oznaczenia papiery mogą się sporo różnić. No ale to teoria, a jak wygląda praktyka, będzie w części drugiej.